Siemano, witam Was w kolejnym odcineczku. Ja aktualnie jestem w trasie, jadę po traktor, ponieważ będą testy. Tytuł Was zmylił, no ale niestety Szoko czasem lubi sobie pożartować. Zapraszam na nowy odcinek serii Test New Hollanda. Zobaczcie, gdzie ja jestem. Jestem w Smurfie. No i powiem Wam, że jest kawał klocka. Jest to model jakby na Optuma. To jest 270 Optum, model dokładny. Omówimy traktor sobie później. Odbieramy z Rajtechu maszynę, spyżys i lecimy sobie po maszynę do niego. A zobaczycie jaką, też niebieską. Będziecie zdziwieni. Na chwilę obecną elegancko wszystko chodzi, skrzynia. Mnie się podoba. Gabaryt maszyny jest... No kurde, fajna maszynka. Taki mamy w program wpisany praktycznie. No i będziemy myśleć. O to mi chodziło, żeby sprawdzić w końcu pierwszy raz w życiu New Hollanda. I wjeżdżamy do siedziby kolejnej, drugiej, do Agrolexu. Po kolejną maszynę, zobaczycie jaką. Firma Agrolex. Pozdrawiamy pana Henryka. Liczymy 1, 2, 3, 4, 5. To chyba to. Widzicie to? To będzie to. Nie spodziewaliście się oreczki, nie? Drogie mordeczki. A więc zobaczcie, co mamy z tyłu. Lemken Vary Diamant 11. Pług taki chyba jak u Marcina Flash Gordona, który wykonuje orkę w Danii. I pobawimy się w Marcina Flash Gordona, tylko Smurfem. Lecimy na pole. A jak New Holland? No jak dla mnie bajeczka na chwilę obecną. Szoko Martino ogląda i nie jedziemy szybciej jak 28 na godzinę z takim pługiem. Pozdrawiamy Ciebie, Marcinku. Miłej oreczki w tą suszę. Zobaczymy, jak to u nas będzie szło. New Hollanda, myślę, że takie, nie wiem, 150 litrów na te 5 godzin pracy wystarczy mu. Więcej nie będziemy wlewać, najwyżej potem dolejemy paliwa, zapłacimy kartą i jedziemy próbować orać dzierżawę. Zobaczymy, jak w ogóle 250 koni poradzi sobie w tą suszę z 8-skibowym pługiem. Widzimy się na polu, do usłyszenia. A więc jesteśmy na polu. Tak wygląda cały zestaw. Pokaźnie wygląda. 270 koni plus versus 8 skip, ale tu jest beton. Wątpię, że to pójdzie. Odkręcamy zawory bezpieczeństwa. Cyk. Cyk. I będziemy rozkładać za chwilę. No jak nie pójdzie orać, to pojedziemy na inny obręb. Dobra. Drodzy widzowie, jesteśmy tutaj już opatentowani. Opuszczamy pużek. Tutaj jeszcze ten łącznik górny
włącznie z tamtym, dokładnie nie wiem jak to. No ale jedziemy, zrobimy pierwszy przejazd, żeby w bruzdę wjechać. Opuścimy jeszcze. No pług idzie na dobre 25. Tutaj troszkę podniesiemy jeszcze. Przejedziemy pierwszy przejazd. Szerokość orki 40 cm. No i zobaczymy. Damy mu do 8 na godzinę. Niech, jak idzie, to niech idzie. Obroty, jakie sobie daje, to dokładnie. Gdzie to jest? Obroty tutaj. No i lecimy. Jak na razie orzemy, wszystko jest ok. Zobaczymy jak to będzie dalej się prezentowało. Jakaś wilgoć jest tam pod spodem. Mógłby na upartego rzepak tu zasiać. Ale już mamy za dużo zasiane rzepaku. Dlatego chyba sobie odpuścimy na chwilę obecną. No 270 koni, powiem wam, na 1500 obrotów sobie lata. I to nie stanowi najmniejszego problemu dla niej. No u nas są inne ziemie, są lżejsze. No i tak to się prezentuje. Szkoda, że pług nie jest wyposażony w przedpuszki, by to lepiej się sprawowało. Ale zobaczymy. Traktor jak na razie, kurde, bajeczka wam powiem. Luksus. Już wiem, że puma da radę z tym pługiem. Powinna dać radę, to się tylko tak wydaje, bo tutaj jest traktor cięższy o co najmniej chyba, z tego co mi się wydaje, 2 tony na pewno jest cięższy. No ale zobaczymy. Mi 2 przejazdy, troszkę za płytko, jak gdzieś cięższa ziemia, to wyskakuje diament, trzeba go zgłębić. No to jest najgorszy rok chyba, jeżeli chodzi o orkę. Tak o, mamy na tą dziurę. To głębiej gdzie jeszcze będzie? Jest tu jakaś gdzieś naklejka z głębokością. 1, 2, 3. Co to oznacza? To są otwory. Aha, że im większy otwór, tym głębiej chyba idzie pług, tak? Chyba jakoś tak to wychodzi. No dobra, zobaczymy. Mamy tu. Damy, nie wiem. Gdzieś tutaj? Dobra. Tutaj jest taka glina, głębokość orki 27 cm na oko. No i idzie New Holland. 8,4 na godzinę, poszedłby więcej, ale nie chcę go żyłować, no bo po co? Nie ma po co. Ładnie to idzie w miarę, myślałem, że będzie wyskakiwał. Z początku jak był za płytko ustawiony, to wyskakiwał. Jakby to powiedział Jarek Ogarek. O, to. Zobaczcie jak to idzie. Traktor, no, petarda, daje radę, wszystko jest ok. A więc orka, oreczka, orunia New Hollandem. T7 290. Idzie w miarę sprawnie. No to jest koń pociągowy, już 270 koni robi swoje. Tutaj praktycznie, że maszyna się nie różni dużo niż w case'ie. Ogólnie bardzo fajnie się jeździ, większa kabina niż jeżeli w pumie. Zobaczcie, tutaj mam kluczyk nawet od case'a, chłopaki dali mi, żebym się nieswojo nie czuł, kluczyk od case'a. No tak więc sami widzicie, że to jest praktycznie to samo co Optum. Optum różni się tutaj jak właśnie w pumie, wyświetlacz jest ten sam, tylko
oprogramowanie może jest inne, tutaj inaczej się wszystko to wyświetla w innych kolorach i troszkę inaczej te funkcje wyglądają. No inny joystick, a tak o, na ogół to tylko z przodu jest czerwona maska i jest to wszystko to samo tak naprawdę. Na dołku sobie podnoszę, bo dość głęboko orzemy, a tutaj drenarka jest na 30 niecałe i nie chciałbym jej przerwać. Wyjeżdżamy za dołek, opuszczam koło i jedziemy dalej. Za bardzo nie wiem, jak ten pług ustawić, muszę wejść w prawe. Nie ma kto przyjechać, pomóc mi pługa ustawić, ponieważ chłopaki nas sprzedawali dużo siewników. No i teraz wiadomo, okres siewu rzepaku, powiedziałem, że jakoś sobie poradzę, coś tutaj orzemy jakoś. No orka nie należy do najpiękniejszych, ponieważ no sami wiecie, jakie są warunki. Ale najważniejsze jest to, że ten grzmot ośmioskibowy nie wychodzi nam z ziemi jak na razie. Zabezpieczenia hydrauliczne robią po prostu swoją robotę. Nie ustawiłem spalania, ponieważ ogólnie spaliłem gdzieś około 70 litrów na razie. Pokazuje 21 litrów na godzinę, możliwe? Może i możliwe, nie wiem. Wejdziemy w narzędzia. Ustawimy ile pług? 8 razy 4, zaraz to poustawiam i na koniec wam powiem mniej więcej ile niebieski Optum spala paliwa. Ale na chwilę obecną nic tutaj na razie nie ustawiam, skupiam się na orce, na tej suchej orce. Odkąd ja zacząłem gospodarzyć z rodziną i wykonuję orkę, to jest najcięższy rok do wykonywania orki, ogólnie w jakim wykonywałem orkę, jest po prostu masakra. No ale nic nie zrobimy. Najważniejsze, że Bóg nie wyskakuje, możemy tą ziemię obrócić. Tutaj przyjdzie wał, wał to skruszy ładnie z włóką i pole będzie leżało, czekało. Miałbyś tu rzepak, niestety wody nie ma. No i rzepak zasiany jest po prostu gdzie indziej. A więc dobry wieczór, jesteśmy w Smerfiku, tak dużo osób nazywa traktory New Hollanda. Ogólnie teraz tak. Ja byłem nagrywać Czajkowskiego, bo mieliśmy testy z agrosieci. Brat przyjechał, zmienił mnie orać. No ja jeszcze tutaj położę. Aktualnie jest około 30 motogodzin w maszynie, czyli jest to nowa maszyna. No mam traktor na 10 godzin. No i jeszcze położymy około godzinki i myślę, że będę zjeżdżał. Jutro rano ochlapię go i zrobię takie omówienie, prezentację maszyny, jak to zawsze robię, jeżeli chodzi o testy. Czekajcie, którym to było? Zielonym obrót. Cyk. Dobra, i opuszczamy na dół. Idzie. Idzie szatan. Powiem wam tak. Gabaryt, czyli masa maszyny. Gabaryt, jak i masa jego, tego New Hollanda, powoduje, że on z tymi ośmioma skibami w tak ekstremalnych warunkach sobie radzi. Głębokość orki to jest 28 pod 30 cm. Ponieważ jak mamy ścieżki technologiczne, to po prostu no wyskakuje maszyna. Troszkę sobie zgłębimy. Dobra, idzie. Wyskakuje maszyna, bo ścieżki nie są głęboszowane, tylko rozrzucony obornik oraz dodatkowo było to skryzowane, stależowane Nikodem talerzowo, tutaj agromaszem, pumą. Kurzy się niemiłosiernie. No ale niestety był plan tutaj zasiania rzepaku, dlatego obornik mieszany, miało być robione karatem albo ewentualnie striptil. A już teraz wykonujemy orkę
pod właśnie zboże, nie wiem, czy jęczmień po jęczmieniu, no tak średnio, ewentualnie pszenżyto zasiejemy i za rok dopiero rzepak, ale to wszystko wyjdzie w praniu. Rzepaku już tutaj nie posiejemy, nawet jak popada, mimo że to jest zaorane. Dlaczego? Ano dlatego, że już mamy za dużo zasianego areału i na nasze gospodarstwo 150 hektarów ponad to i tak jest ponad to, co zawsze wysiewaliśmy. Ogólnie praca, no co wam mogę powiedzieć, jutro wam więcej zdradzę, ale w kabinie no co, czuć nowością, 30 godzin, nowy traktor pokazowy. Co mi się podoba? Oświetlenie LED, to jest kurde podstawa w każdym traktorze nowym. Jest po prostu przegenialne, wszystko widać. Długie światła coś dają? Nie, halogeny tak dają, że długie światła nic tam nie dają tutaj. Płuk, no jak płuk, elegancko, mnie się podoba. Zobaczymy, czy go kupimy, bo on też jest na pokazie, u nas na pokazie. Jest wzięty z firmy na próbę, jest to 2011 rocznik, Lemken Diamant 11. Jedyny minus, jaki jego jest, to brak hydraulicznej ustawiania pierwszej skiby. No i na skłonach to może być problem w nim, ale wiem, że to jest opcja i można dołożyć. Tak mi się wydaje, no zobaczymy. Powiem wam tak, praca takim bykiem, jak i takim pługiem, pole ucieka w mgnieniu oka. To po prostu taki sprzęt, no i będzie więcej czasu na spędzanie z rodziną, na przyjemności. Wiadomo, to są koszty, trzeba spłacać, no ale niestety życie jest jedno i trzeba z niego korzystać. Dzieci dorastają, widzę to po swoim synku, jaki on już jest duży, mądrala, wszystko wie, kurczę, jest tak rozwinięty do przodu, że hej. I trzeba też trochę czasu poświęcać rodzince. Jest na PROW właśnie taki wniosek, możemy kupić z bratem taki oto właśnie traktor, tylko model mniejszy, 250 koni. No zobaczymy. No i taka moja opinia, do tego traktora skibę bym odkręcił. Mamy teraz na szerokość 40 cm, 8 razy 4, ile to jest? 16, 2,3, 20 na rozstaw. No i w tą suszę traktor idzie, idzie, jestem pełen podziwu, że niebieski Optum daje sobie radę, niebieski Optum. Ja go tak nazywam, bo to jest Optum praktycznie, to jest to samo. Ludzie tam piszą, że case z New Hollandem to jest co innego. Nie, różni się kolorem, wszystko jest to samo. W Optumie ewentualnie tu mamy tylko panel, tu mamy zegary i w Optumie chyba lodówka jest. Monitor jest taki sam i tutaj sterowanie jest praktycznie podobnie, tylko inaczej usytuowane i są inny joystick, jak to mówiłem na początku vloga. No jak dla mnie, no kurczę, zobaczymy. Powiem wam tak, to nie ma co oszukiwać. Maszyna będzie taka, jaka będzie, będzie przetarg po prostu z firmy. Trzy marki będą, ewentualnie cztery będą oferty i wybierzemy ofertę najkorzystniejszą co do jakości, o tak się wyrażę. Na razie nic nie ukrywam, jednak suche lata pokazały, jak w tamtym roku był plan kupić właśnie taką drugą Pumę, ewentualnie R-kę 216, ale to są za małe traktory, tak jak pod karata, niby to jedzie, ale to jest dalej za mało. Rozwijamy się, mamy dużo ziemi i ja w przyszłości planuję się dalej powiększać i chcę taki pług kupić, no to Puma jest po prostu za mała, ten traktor jest na styk. No i lata pokazały, że po prostu nie będziemy się cofać, tylko idziemy do przodu i nie wolno kupować maszyn mniejszych, tylko co rusz większe. Takie oto moje zdanie. No i co, widzimy się na zakończenie odcinka, czyli jak będę wracał. Tutaj tyle wam co mogę pokazać, to pokazałem. Ogólnie tam udało mi się zrobić kilka ujęć, dokładnie takie jedno albo dwa ujęcia, to wstawka była na początku na pewno. No nie było kiedy, dzisiaj taki zawrót głowy, Czajkowski miał być wczoraj, miałbym więcej tutaj czasu. No wyszło jak wyszło. Dobrze, że w ogóle coś wyszło. I do usłyszenia. Chciałem sprawdzić New Hollanda, ponieważ nigdy nie jeździłem maszyną. I jak dla mnie kolor nie stanowi tutaj żadnej różnicy, nie zrażam się. Maszyna 270 koni ma, jeździ się komfortowo. Z zewnątrz maszyna pracuje aż miło dla ucha, po prostu jednym słowem jest petarda, no. Dobra, widzimy się
na zakończenie odcinka, czyli do usłyszenia. Na koniec odcinka robię ostatni przejazd, ponieważ już zaraz będzie 9,5 godziny pracy, a mam maszynę tylko na 10, nie chcę przeciągać. Było gadane tak, to jest tak. I tu na koniec skasowałem licznik, postawiłem, zobaczcie, wejdę sobie w narzędzia, pyk, narzędzie, 3,60, bo 8 razy 45 to wychodzi 3,60 szerokość orki i wchodzimy w wydajność. Zaorałem około 2,20 hektara i tak o, zużycie paliwa, tryb polowy 29,6. Średnie zużycie paliwa na hektar to jest 12,9. Średnie obciążenie silnika 81%. No czyli widać, że daje radę maszyna. No ale jak do niej, no to 8 korpus może iść w odstawkę, 7 skip byłoby idealnie do tego traktorka. Na tą suszę, że sobie daje radę, to jest po prostu super wszystko. No i takie odzwierciedlenie i zobaczcie, duży nie znaczy, że spali więcej. Duży sprzęt na hektar wychodzi mniejsze spalanie, niżeli mniejszym traktorkiem. No, statystyki nie kłamią tutaj, wyliczenia, nic nie jest manione, nic nie jest spłycane. Orzemy na te 28, a nawet na torfie, na piachu idzie na 30. No i dobra, wyjeżdżamy i będziemy się zaraz składać, czyli podnosimy do góry maszynę, klik, dobra, podnosimy i ustawiamy teraz w pionie ją, dobra, wyjedziemy na proste sobie, żeby to równo ustawić, bo pójdę za wory bezpieczeństwa, pozakręcam w pługu, które są, no i trzeba opuścić pług na sam dół i delikatnie go podnieść, myślę około tam 3 cm, jak to dzisiaj robiliśmy przy zaczepianiu. O, idealnie równo się złożył. No i dobra, opuszczamy, który tu było, niebieski. Opuszczamy powoli do samego dołu. Cyk. I lekko do góry. Trochę za mocno. Opuścimy jeszcze raz. Dobra, jest na dole i do góry 3 centy, żeby amortyzacja była. No i dobra. Wychodzimy za wory zaczepić. No i moja przygoda z New Hollandem się kończy. Ja zapraszam was jutro na kolejny odcinek, czyli mycie oraz prezentacja Smurfa. A więc maszyna złożona do transportu, jedziemy. Światła LED, koguty, po prostu, no chce się robić taką maszyną, kawał grzmota, wracamy, moja przygoda, jak wspominałem, kończy się z New Hollandem, ale my widzimy się jeszcze jutro, jutro odcinek będzie z omówienia, prezentacji oraz mycia i oddanie, przekazanie firmie Ritech maszyny, szczególne podziękowania dla Artura za udostępnienie maszyny, pozdrawiamy ciebie i całą firmę. No i widzimy się w kolejnym odcinku. Ja mówię dobranoc, do usłyszenia, na razie, cześć. Ale baja, teraz radzi, a teraz bajka, wszystko widać, masakra. Wystarczają mnie czoła halogenów, wystarczy te światła, ale kicior, ja cię kręcę. Nasza Puma to jest ślepa. Ślepak mi traktor, mówię wam. Ale bajer. Kamera tego nie oddaje, ale ja pierdzielę jednym słowem. Tako. Teraz jedziemy Pumą. To są światła włączone, kamera nawet ich nie łapie. A teraz włączamy też szperacze z przodu. Mamy dzień. I jeszcze taka wstawka, jak mam być szczery,
po tej drodze tutaj naszymi traktorami, czyli Case'em albo Case'em albo John Deere'em albo Pumą nie idzie jechać, a ten smerfuś, no kurczę, no możemy jechać nawet 50 na godzinę, dziur nie czuję, naprawdę, no luksus. Wiadomo, nie jedziemy tyle, bo jedziemy do 30 na godzinę, bo jedziemy puk z tyłu i nie chciałbym koła zgubić, ale naprawdę tutaj Pumą nie idzie jechać 20 na godzinę, można z kabiny wypaść, a ten buja się jak kurde, jak na statku, no petarda kurde.